Dziś z nami zawodnik ZKS Kuźniki. Nie pierwszy wybór chyba na kozaka, bo ponoć miał być kto inny, a jesteś w zastępstwie? Tak, jak to zwykle w życiu bywa, są niespodzianki. Mieli być lepsi ode mnie, ale wezwany zostałem prosto z kanapy, więc mam nadzieję, muszę się inspirować Danią z 92. Chciałbym powiedzieć, że będę czarnym koniem, ale rzeczywistość jest chyba bardziej brutalna. I jeszcze na chwilę poproszę tu w kadr Kubę, żeby nie było żadnych niedomówień. Tu jest podejrzenie o jakieś ustawienia, mają co innego na plecach. To nie jest ta sama koszulka, jak będzie ten bronił, ale jak wszyscy, to trudno, ja się poświęcę. To jak wszyscy, to wszyscy. Także zapraszamy na następny odcinek. Pozdrawiam sąsiada. Strzeliłeś, a bramkę sąsiadowi zaliczyłeś. Goń, 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 goń! Graj, póki nie wyszła! No! Jej. Wystarczy być tak nisko na nogach, że od razu będą w ciebie latać. Plan minimum zrobiony, jeden punkcik jest, więc... Mać biznek! Ja patrzę, że bramkarz mnie oszukuje ze względu na koszulkę. Cofnął rękę, widziałem. To w ogóle nie było podejrzane. Tu jest taki szaliczek. Bardzo brzydki. O, nie drut tych szaliczków. Bo już końcówka. Więc tak wygląda losowanie z paru ZKS-u. Gdzie to jest? Po herbie, co po napisie? A, mention bla bla. Jaki Polak tam grał? Borussi? No. Dwóch. Marek Reus. Reus chyba. Jeden był Andrzej. Przez chwilę. Strzelał chyba nie. Juskowiak nie. Też nie, to Portugalia. Nie wiem. Był Juskowiak przez chwilę tak? I Mięciel. Marcin, ale możemy, jak nie wiedziałeś, możemy zamienić na jeden bonusowy. Chcesz go zamienić? Jasne. To proszę bardzo, ta drużyna. I teraz to się musi wykazać. Proszę powiedzieć, cóż to? Atletico Paranaense. No to jacy Polacy tam grali? Z Ligą Brazylijską to mi się tylko Mariusz Piekarski kojarzy. No to Mariusz Piekarski, drugi był Krzysztof Nowak. Ładnie. Strzał znowu umówiony w to samo miejsce, ale tym razem. Ja bym naprawdę się tym zajął. To się nazywa ustawka jakaś. Ja mu buduję psychikę. To jest materiał dla CBA. Ja bym to dał za pół. Jestem przyzwyczajony do wrzucania na głowę, a nie tam do skręcania. Jakieś konsultacje, właśnie ty wyliczasz coś, tak? Od której strony lepiej zacząć statystycznie, tak, jak to wychodzi? Przejrzałeś wszystkie 50 odcinków kozaka, porobiłeś notatki. Statystycznie wyszło, że zaczynamy z prawej strony. Było? No. Było. Ja bym tutaj goal line sprawdził. Zwarł się.
Sprawdzimy na nagraniu, sprawdzimy. Coś czuję, że zostałem okradziony w bramie. No, oskarżaj, tak oskarżaj, to już to wytnę. Wizjer, full panie, warto ostatnie co chcę, żeby sprawdzał. No tak, pewnie jakiś milimetr nie weszło. Znaczy uznają, że nie weszło. Jak wróci, możesz dobijać. Kalibruje się powoli. Bardzo powoli. Ja myślę, że bym z dwie trafił. Trzynaście i lecisz. Obie. Już mi się wydawało, że zostawia. Czyli dwa punkciki zobaczymy. Ale nie ustał. No, powiem ci, ten rękawek taki trochę... Stąd? O, stąd jest. Znowu milimetr i znowu liwerku. No to jest... Stąd jest. No chodź, zobacz, no. To jest niemożliwe. No nie, no to... Na każdy punkcik nowego złota. Jak chciałeś z numerkiem, to się odwróć. W tą trzeba było celować. Elegancko. Co sprawiło ci najwięcej problemów? W tej dzisiejszej zabawie? Tak jest, w całym konkursie kozaka. Jak chyba było widać, konkurencje techniczne typowo. Techniczne. Wkrętka z rogu, poprzeczki. Tak sapiusz, że wydaje mi się, że kondycyjne bardziej. No ale kondycji tutaj de facto nie trzeba było. No, jak gdyby sam na sam był na końcu, to pewnie mógłbym nie dowiec do bramki, ale... Co było twoim zdaniem najłatwiejsze w tym konkursie? No, najłatwiejsze, jak się okazuje, były rzuty karne. No w sumie tak, trzy uderzone pewnie. Chociaż przy dwóch, powiem szczerze, trzeba, komisja się musi zająć. Karne. Ja chciałem, żeby jeszcze pozdrowił wszystkich kibiców Liverpoolu, ale... Albo przeprosił wszystkich kibiców... Mogę co najwyżej pozdrowić wszystkich kibiców ZKS-u. A możesz przeprosić kibiców ZKS-u, którzy myśleli, że wynik pewnie będzie lepszy, czy nie? Nie mam kogo przepraszać. Ja jestem tu z przypadku, mieli być lepsi, no ale cóż.